Cześć, witajcie kochani w nowym odcinku serii Mierzymy. Dzisiaj będziemy przymierzać ubrania z marki Selfie Room. Mam już kilka rzeczy od nich w swojej szafie i jestem bardzo zadowolona z jakości, także zobaczymy, jak będzie w przypadku tych ubrań. Zamówiłam sporo rzeczy, byłam troszeczkę zawiedziona, robiąc zakupy na stronie, ponieważ bardzo podobają mi się ubrania z kolekcji Stay Home. Mam nadzieję, że ona nie jest limitowana, ponieważ spodobało mi się wiele rzeczy, lecz niestety nie było moich rozmiarów. Wydaje mi się, że prawie wszystkie rzeczy, które mi się spodobały z tej kolekcji, były niestety niedostępne w moim rozmiarze. Także mam nadzieję, że jeszcze uda mi się te rzeczy dostać. Ale faktycznie zamówiłam sporo rzeczy, będzie co przymierzać i mam nadzieję, że coś także Wam się spodoba. Pamiętajcie tylko, robiąc zakupy, żeby skorzystać z cashbacku ze strony tipli.pl. Ja sama mam zainstalowaną wtyczkę, która informuje mnie za każdym razem, jak jestem na stronie, która jest właśnie w tym programie cashbacku, że mogę taki zwrot pieniędzy uzyskać. W programie jest ogromna ilość sklepów, możecie skorzystać właśnie robiąc zakupy ubraniowe, właśnie jakieś urodowe, kosmetyczne, także elektronikę, tak naprawdę wszelkie możliwe sklepy, zobaczycie wszystko na stronie, do czego Was zachęcam, ponieważ naprawdę rabat może być naprawdę duży, do 25%. Dlatego fajne pieniądze można zaoszczędzić podczas zakupów. Nic to absolutnie nas nie kosztuje, ponieważ żeby dostać taki zwrot pieniędzy za nasze zakupy, wystarczy wejść na stronę tipli.pl, znaleźć sklep, w którym chcemy zrobić zakupy i kliknąć kup teraz. To zrobi nam przekierowanie, przejdziemy bezpośrednio do sklepu, a taki cashback pojawi się na naszym koncie do 48 godzin. A jeśli mamy zainstalowaną tę wtyczkę, o której wcześniej wspomniałam, wystarczy kliknąć z nią, ona wyświetla Wam się w prawym dolnym rogu w momencie, kiedy jesteśmy na stronie, która właśnie jest w tym programie i klikamy kup teraz. To jest tak naprawdę wtedy jedno kliknięcie, możemy zaoszczędzić naprawdę fajne pieniądze. Oczywiście im więcej kupimy, tym więcej zaoszczędzimy pieniędzy, także polecam Wam bardzo ten program. Na dole w opisie znajdziecie link, który da Wam dodatkowy bonus za rejestrację 15 zł, także na początek rejestracja, a później oszczędzamy pieniądze w trakcie zakupów. Zacznijmy tutaj od topu, przepięknym, brudnym, różowym odcieniem, który, jak widzicie, ma cudowne plisowania. I co mnie zaskoczyło, ponieważ zazwyczaj właśnie wszelkie plisowania na ubraniach, często właśnie na spódnicach, jednak występuje tylko, z tego co ja sama zauważyłam, na sztucznych materiałach, na poliestrze stuprocentowym. A tutaj mamy stuprocentową bawełnę. Dlatego bardzo przykuł moją uwagę, ponieważ uwielbiam plisowania. Bardzo ładnie wygląda, no i też jest to taki odcień, który pasuje do wszystkiego tak naprawdę, do stylizacji zarówno sportowych będzie ten dopasował, ale także właśnie do eleganckich. Ja sama uwielbiam siebie w takim odcieniu, dlatego od razu zwróciłam na niego uwagę. No i też cena przykuła konkretnie, ponieważ po promocji to 30 zł. Dostępny był jedynie rozmiar L i w dalszym ciągu właśnie tylko ten rozmiar występuje na stronie. Niestety już jest wyprzedawany i wcześniejsza cena to było 60 zł. No także jeśli będzie ten top w Waszym rozmiarze i oczywiście jeśli będzie dobrze leżał, no to warto zwrócić na niego uwagę jak najszybciej. On jest lekko skrócony, nie jest to taki typowy crop top, ale nie jest to długość standardowej bluzki, po prostu kończy się troszeczkę wyżej. Ja sama na pewno wsadzałabym właśnie ten top w spodnie, zapewne w całości. Tak najlepiej będzie wyglądał, także już Wam pokażę, jak to będzie od razu wyglądało. Dla mnie jest odrobinę zbyt luźne, żeby właśnie nosić tak w spodniach, ponieważ jak widzicie, troszeczkę ten materiał się fałduje. Dlatego sama poleciłabym osobom bardziej o rozmiarze 42 w górę, no ponieważ rzeczywiście on jest bardzo elastyczny i w dalszym ciągu, mimo że właśnie jakbym tutaj bardziej rozszerzyła ten materiał, to dalej to plisowanie jest widoczne. Ono się wtedy nie prostuje przy rozciąganiu, więc w dalszym ciągu ma swój urok. Mi nie do końca się to podoba, ponieważ faktycznie, jak widzicie, tego materiału jest jak dla mnie dosyć dużo, za dużo. No dlatego gdyby była możliwość zamówienia mniejszego rozmiaru, na pewno bym to zrobiła. Następna bluzka jest z długim rękawem, z plisowanym materiałem. Moją uwagę przykuła ze względu na przepiękny dekolt, takie serce z fajnym marszczeniem tutaj na środku w biuście, więc wydaje mi się, że fajnie ten biust będzie podkreślała. Tak samo skład tutaj w przypadku tej bluzki super, ponieważ jest tu 5% elastanu, reszta to jest bawełna. Cena tej bluzki to 70 zł, także nie mało, ale zobaczymy, jak będzie wyglądała. Właśnie też się na nią zdecydowałam ze względu na dłuższy rękaw, ponieważ tak naprawdę mało mam rzeczy o długim rękawie, a jednak właśnie zimą jednak często jest to potrzebne i przy tych ostatnich mrozach faktycznie tylko długi rękaw był grany pod spodem jeszcze pod bluzą. Do wyboru było tutaj kilka odcieni. Ja sama postawiłam na taki neutralny odcień beżowy, także zobaczymy, czy fajnie będę w niej wyglądać i jak sama bluzka będzie leżeć. Leży naprawdę super. Ja tutaj nie wiem, czy wspomniałam, zamówiłam rozmiar L i jest naprawdę cudownie dopasowana. Rzeczywiście trzyma tutaj rozmiarówkę. Bardzo podoba mi się, jak wygląda. Niestety w tym kolorze nie czuję się zbyt dobrze. Wydawało mi się, że jednak będzie troszeczkę większy kontrast między moją skórą a tą bluzką. Ona by fajnie wyglądała w momencie, kiedy będę opalona, ale faktycznie długi rękaw noszę
głównie zimą, więc wtedy po prostu zawsze jestem najlepsza, jak to jest tylko możliwe. Dlatego wydaje mi się, że najprawdopodobniej wymienię po prostu tę bluzkę na inny odcień, ponieważ bardzo mi się podoba tutaj ta góra. Wydaje mi się, że też fajnie będzie wyglądała właśnie do nagrań, no ale ogólnie jest taka bardzo elegancka. Elegancki jest ten dekolt i jest to coś innego niż te bluzki, które mam w swoich zbiorach, w swojej garderobie. Tutaj jeśli chodzi o długość, jak widzicie, jest naprawdę bardzo długa, ponieważ sięga mnie jeszcze poniżej bioder i jeszcze pokażę Wam, jak wygląda w sezonowe spodnie. Ja z bluzkami w spodniach zdecydowanie lepiej się czuję, ponieważ mam wrażenie, że też ta sylwetka wygląda lepiej, talia jest podkreślona i też wyglądam tak znacznie szczuplej niż w przypadku po prostu rozpuszczonych, wypuszczonych koszulek założonych normalnie, więc tak bym właśnie tę bluzkę nosiła, ale faktycznie to po prostu spróbuję z innym odcieniem, ale bardzo mi się podoba, jest niesamowicie komfortowa, jest elastyczna, bardzo jest przyjemny materiał, jest cieniutka. Na stronie znalazłam przepiękny sweter o takim ażurowym splocie, ma ładny jasny odcień beżu, jaśniejszy, wpadając bardziej w róż niż właśnie ta bluzka, którą mam w tym momencie na sobie. Model to jest Mera, ale niestety nie mam już jej dostępnego tego sweterka na stronie. Kosztował mnie 130 zł, już Wam mówię, jaki tutaj rozmiar, wydaje mi się, że tutaj rozmiar jest uniwersalny, one size. Bardzo ładnie wyglądał na zdjęciach. W szczególności, że tutaj przód właśnie jest taki o takim delikatnym, bardzo bardziej łódkowym dekolcie. A mamy takie większe wycięcie na plecach. Bardzo fajnie to wyglądało na zdjęciach. Dlatego przykuł moją uwagę. Kiedyś totalnie ażurowe swetry mi się nie podobały. Kojarzyłem się bardziej z babcinymi, ale faktycznie od tamtego roku bardzo polubiłam. I dlatego też dla siebie zamówiłam kolejny, ponieważ mam jeden taki bardziej cardigan właśnie ażurowe. No tutaj skład akurat jak w większości swetrów nie jest, wiecie, naturalny, tylko jest to 100% akryl. Zakładam i zobaczymy, jak będzie wyglądał. Jest bardzo luźny, jak widzicie, mimo że ja też nie noszę najmniejszego rozmiaru, to faktycznie w dalszym ciągu ten model one size jest najmniej luźny, no ale nie jest poszerzający, może tutaj odrobinę, no ale ładnie się układa po prostu, a o to właśnie bywa ciężko. No, najlepiej jego nosić by było, wiecie, z takim biustonoszem bez ramionczek, ponieważ faktycznie tutaj ten sweter dosyć mocno opada na ramionach, przez co tutaj momentami właśnie widać mi ramionczka. Wycięcie z tyłu wygląda naprawdę super. No, nie będzie to taki super najcieplejszy sweter ze względu na to, że jednak jest to ażurowanie i tutaj po prostu powietrze zimne będzie dostawało, no ale faktycznie bardzo mi się podoba. No i ja osobiście nosiłabym go właśnie wpuszczonego w spodniach, tak pewnie właśnie niechlujnie wsadzonego coś właśnie w ten sposób, czy całkowicie z przodu, czy tylko właśnie taki kawałek. No właśnie tak lubię takie swetry nosić. Można w ogóle go, wiecie, wypuścić. Tutaj wtedy właśnie z biustonoszem bez ramionczek. Spuścić tak na jedno ramię, podwinąć właśnie ten rękaw na gumkę, czyli na taki trik z TikToka, którego się nauczyłam. I tak będzie wyglądał także super. Także ten sweter naprawdę bardzo mi się podobał i wydaje mi się, że jego właśnie z tego zamówienia zostawię. W tym zamówieniu zamówiłam dwie pary shortów. Wiem, że może teraz nie jest sezon na shorty, ale faktycznie przygotowuję się już na wiosnę oraz na sezon letni. I były także w dobrych cenach, także zobaczymy, jak będą leżały. Model Gaspar był w cenie 60 zł, także cena przykuła moją uwagę. Są to spodnie z wyższym stanem, z takim fajnym, wiecie, wyciągnięciem materiału na górze. Ja lubię takie poszarpania materiału, mogłyby być jeszcze w sumie nawet na dole tutaj. Są one właśnie takie podwinięte. Tak jak patrzę tutaj, wydaje mi się, że one nie są szyte. Tutaj materiał jest po prostu podwinięty, czego nie lubię, ponieważ zawsze sobie takie spodnie zszywam, ponieważ to już po praniu niestety nie zachowuje swojego kształtu. Fajnie wyglądają, uwielbiam właśnie shorty z wyższym stanem, gumka w pasie. Ponieważ ja mam dosyć grube uda w stosunku do mojej talii, przez co w momencie, kiedy chcę mieć coś dopasowanego do talii, to zazwyczaj po prostu shorty czy też spodnie są opięte na udach. Dlatego też polubiłam tak bardzo model Mom Jeans, ponieważ one faktycznie są na udach luźniejsze i po prostu wtedy nie są tak spodnie opięte, tylko fajnie wyglądają. Dlatego tutaj po prostu mam nadzieję, że w talii będzie fajnie ta gumka ściskać, a jednocześnie będą luźne na dole, dlatego właśnie też zamówiłam rozmiar L. Jest to fajny, ciemny jeans, także będzie pasował mi do wielu rzeczy. Materiał to 100% bawełna, także fajnie. No i zobaczymy, jak będą leżeć. Są to pierwsze shorty z wyższym stanem, które mam wrażenie, że jednak nie wyglądają zbyt korzystnie. Mimo że mam kilka takich w swojej szafie, no to nie i wiele też mierzałam, no to nigdy mi się nie zdarzyło, żeby rzeczywiście, no właśnie one były takie, wiecie,
może nie tyle workowe, ale takie bezkształtne i no nie wiem, zazwyczaj właśnie ten kształt jest fajnie podkreślony, talia jest, wiecie, podkreślona, a tu się tak fajnie rozszerza. Faktycznie ten model jest dosyć ciasny tutaj, no właśnie na udach, przez to nie ma takiego, wiecie, rozszerzenia. Tu się marszczy, tutaj tego materiału jest za dużo. Faktycznie ta gumka za bardzo mi nic nie trzyma, ponieważ jest zrobiona na większy tak naprawdę obwód w talii, a jednocześnie właśnie ten obwód na udzie jest dla mnie zbyt mały. Dlatego tych spodenek akurat w swojej szafie nie zatrzymał. Drugi model, jak widzicie, jest w jasnym odcieniu jeansu. Mi się bardzo spodobało zdjęcie na modelce, ponieważ były połączone te spodenki z takim jasnym kremowym paskiem, ze sweterkiem ażurowym, z beżowym topem, taką braletką bardziej. I bardzo mi się to zestawienie spodobało, także stwierdziłam, że spróbuję. Tutaj tak samo właśnie jest gumka, tylko już taka schowana w talii. Jest marszczenie materiału, co mi się bardzo podoba. No są one luźne, tutaj tak samo zamówiłam rozmiar L. Cena to była 70 zł i tutaj tak samo właśnie materiał to 100% bawełna. Także zobaczymy, miejmy nadzieję, te sprawdzą się lepiej. Właśnie znalazłam w tych spodenkach, słuchajcie, taki kamyczek. Nie wiem, do jakiego celu to było, bo czasami są... Chyba te spodnie są ogólnie, jak są takie wycierane, to one są chyba prane tak, czy takie, wiesz... Jak niszczą je tak. Nie mam pojęcia, ale... No, w kieszeni autentycznie był ten kamyk. Ponieważ chciałam tutaj otworzyć, ale tu jest ta kieszeń zaszyta, a znalazłam w środku kamyczek. No zostawię go tam w środku, bo co zrobię? Tak jak widzicie, jest podobna sytuacja. Są bardzo luźne, tak samo w talii. One mi się tutaj absolutnie w talii nie trzymają i spadają mi w dół. Przez co? I właśnie nie są w talii i... No są bezkształtne, ponieważ jak są one tak fajnie podciągnięte, tu gdzie mam faktycznie najwęższą część w talii, no to jakby ta góra, nie patrząc na to, wygląda dobrze. Ale faktycznie tu jest dużo materiału, o, absolutnie brzydko się układają, rozszerzają się co prawda na udzie i powinny trzymać kształt, ale nie trzymają. Powinny być takie bardziej rozkloszowane. No nie wiem, ta sytuacja tutaj to jest kreśla, ale znowu jak opuszczę sobie niżej, no to tego nie widać. Ale no tu wygląda to źle, więc mi się to nie podoba. Te spodnie są sprowadzane, to widać po tych metkach, że nawet nie są odcięte, wiecie, metki, że nie są to ich produkty, tylko po prostu sprzedają jakby pod swoją marką inne rzeczy. Nie jest to nic złego, ale po prostu was informuję, że nie wszystko po prostu jest wyprodukowane przez nich, że to są ich modele, tylko to jest po prostu chińszczyzna. Ojeju, jakie to jest małe! Zobacz, ja mam w to wejść. Spódnica. To jest na jedną nogę? No. Dla mnie chyba tak, chyba na jedną nóżkę. A, bo to był rozmiar uniwersalny, ja nie zauważyłam. Ja zamówiłam spódnicę o rozmiarze uniwersalnym, w którą całkiem prawdopodobne, że nie wejdę. Ponieważ faktycznie nie jestem w stanie mocniej jej rozciągnąć niż na tyle. No a niestety moja talia, no to tak, no trochę będzie brakowało, tak no, kilka centymetrów. Także zobaczymy, najprawdopodobniej będzie to spódnica dla mnie na jedną nogę. Na modelce wygląda fajnie, aczkolwiek modelka wygląda jakby była w rozmiarze 34. Totalnie zwróciłam uwagę, że ja to zamawiam w rozmiarze uniwersalnym, ale często w ogóle ołówkowe spódnice są bardzo, wiecie, takie mocno elastyczne, są luźniejsze, więc może liczyłam w trakcie zamówienia, że wejdę w nią, ale teraz czarno to widzę. Materiał jest fajny, 90% bawełny, 10% elastanu. Jest to właśnie basicowa kolekcja. Kosztowała 70 zł przed przeceną, a po przecenie 40 zł. I była też w innych kolorach, też się zastanawiałam nad taką lawendową, ale stwierdziłam, że tam bardziej bym będzie pasowała. Uwielbiam ołówkowe spódnice, mimo że one faktycznie jednak brzuch trochę podkreślają i lepiej, wiecie... Na mniejszym posiłku. No nie, ja to nawet nie będę próbowała chyba tego założyć, bo to pójdzie na szwach. Nie wiem, zobaczę. No, trzeba się jednak pilnować z jedzeniem, jeśli chcemy takie rzeczy założyć, bądź założyć też jeszcze dodatkowo wyszczuplającą bieliznę pod to, ale ona tak cudownie, znaczy taki rodzaj spódnicy tak fajnie podkreślają kształty, że za to właśnie takie spódnice uwielbiam. Jak widzicie po moich spodniach, od których zaczęłam. Niestety w spódnicę nie weszłam. Na stronie jest informacja, że świetnie się sprawdzi na rozmiary od XS do M. Faktycznie ja bym powiedziała tylko XS, ewentualnie S-ki, ale naprawdę o takich mniejszych rozmiarach. Zamówiłam w tym zamówieniu kilka sukienek, ale to, czego jestem najbardziej ciekawa, to kompletu dresu. Jak widzicie, jest on w takim pięknym, welurowym
materiale, o pięknym marmurowym materiale, w cudownym kolorze i to, jak właśnie bordowy odcień wygląda w połączeniu z blond włosami, to jest coś cudownego. Jest właśnie skrócona ta bluza ze ściągaczem w talii, więc wydaje mi się, że będzie naprawdę bardzo fajnie wyglądać. Jeśli chodzi o spodnie, to one są zakończone tutaj ściągaczem także i taki dosyć właśnie zgrabniutkie wydają się, luźne na górze, ale zwężone właśnie ku dołowi, więc wydaje mi się, że będą fajnie wyglądały. Rozmiar, jaki zamówiłam, to M na L. Dresy występują w kilku odcieniach. Był wcześniej jeszcze taki piękny liliowy, ale już nie załapałam, już nie było po prostu żadnego rozmiaru i nawet się nie pojawia na stronie, ale ten bordowy wygląda cudownie, także mam nadzieję, że będzie fajnie ten dres leżał. Cena tego kompletu to 249 zł. Tutaj jeśli chodzi o materiał, niestety jest sztuczny, jest to 92% poliestru i 8% spandexu, ale wydaje mi się, że to jest właśnie o tyle unikatowy materiał, w sensie, że jego by się nie dało zrobić naturalnie, takiego milutkiego, takiego, to jest bardzo taki aksamitny, milusi materiał, bardzo fajny i no, wygląda cudownie, dzięki temu, że to jest właśnie taki jakby welurek, to on się taki właśnie fajnie mieni, no wygląda super, bo wiecie, taki typowy welur, to on pod włos jest taki sztywny, a tutaj jest mięciutki w jedną i w drugą stronę, więc dlatego mówię, że nie jest taki typowy, ale ma takie właściwości i się fajnie mieni, także mam nadzieję, że będzie wyglądał super, już sprawdzamy. To jest chyba pierwszy dres, który po prostu leży idealnie i ja jestem nim zachwycona. Jest niesamowicie milusi, tak przyjemny, że chce się po prostu tego materiału dotykać. Przez to też jest on w ogóle jest bardzo elastyczny, więc po prostu te dresy są jak legnicy, ponieważ nie każde dresy są wygodne, czasami tego materiału jest na przykład za dużo, jest zbyt sztywny, czy gdzieś może tam cisnąć. To jest po prostu jak leginsy, takie, że w ogóle tego nie czujemy. Czuć, że jest ciepłe, że jest milutki, że jest fajny na mrozy, a jednocześnie właśnie no to jest po prostu jakby się nic na sobie nie miało. Jestem zachwycona w szczególności tutaj dołem, czyli dresami, ponieważ leżą idealnie, nie są nigdzie opięte, ale jednocześnie są takie jakby trochę przylegające, ale nie za bardzo. Wiecie, że jest troszeczkę luzu, ale po prostu bardzo ładnie wyglądają na nodze, nie są zbyt luźne. Łydka jest właśnie fajnie luźna, no więc nie ma też tutaj na dole przy tym ściągaczu takiej właśnie takiego, wiecie, zebranego materiału, ponieważ czasami jest taka pufka materiału i ściągacz na dole. No tutaj po prostu idealnie one się zwężają ku dołowi, dlatego wygląda to super. Bluza, coś cudownego. Wydaje mi się, że też będę często na pewno nosiła w komplecie, ponieważ uwielbiam takie komplety dresów, jak one wyglądają, że to jest taki też typowo wyjściowy dres, nie tylko do chodzenia właśnie po domu, to sama ta bluza właśnie z jeansami, ze spodniami z wyższym stanem będzie wyglądała cudownie. No i co przede wszystkim jest super, to jest tutaj taki duży kaptur Assassina. No spójrzcie tylko, jest właśnie taka zakładka materiału. Jest bardzo wygodny i wygląda się w nim naprawdę dobrze. Ładnie się układa. No ja jestem jak najbardziej za. I to jest naprawdę hit tego zamówienia i nawet się zastanowię, słuchajcie, nad innym odcieniem, ponieważ jest jeszcze beżowy, przepiękny odcień, taki brudny, ciemniejszy beżowy, wydaje mi się, że też będzie wyglądał rewelacyjnie, dlatego zastanawiam się jeszcze nad tamtym odcieniem. Ten to jest po prostu strzał w dziesiątkę. Przechodzimy do sukienek, mam tutaj cztery pozycje. Pierwsza to taka, jak widzicie, dosyć obszerna sukienka o brudnym różowym kolorze. Wygląda po prostu przepięknie. Uwielbiam właśnie taki odcień. To jest model, który bardzo podobny już ma w swojej szafie w odcieniu bordowym. Tam jest tylko jedynie różnica, że on wtedy występował tylko w rozmiarze one size, teraz jest rozmiarowany. I tutaj był taki trójkącik odwrócony. Ale faktycznie mam taki sam model, takie same są łączenia materiałów i jest tak samo duża ta sukienka. I ona tak luzem mi się nie podoba, jak wygląda. Rzeczywiście na stronie, na modelce wygląda super, ale uwielbiam ją, jak ona wygląda przywiązana tutaj paskiem w talii. Cudownie jest odcięta ze względu na to, że tak materiału jest dużo, ponieważ jak widzicie, tego materiału jest po prostu ogromna ilość. No to wtedy po spięciu jej paskiem bardzo fajnie się marszczy i jest niesamowicie rozproszowany. Do tej długi rękaw. Długość jest mniej więcej tak do połowy uda. Nie jest to najkrótsza sukienka, nie jest to taka typowa miniówka, przynajmniej w przypadku mojego wzrostu, ale faktycznie też nie jest zbyt długa. Ja tutaj zamówiłam rozmiar M. Skład to 95% bawełny i 5% elastanu. Już Wam pokazuję, jak wygląda. Nie jestem w moim pasku, ponieważ nie mogłam żadnego znaleźć. Dlatego nie jest tutaj tak ciasno, jak być powinno. Ale już widzicie, jak ładnie układa się ten materiał. Mi się to bardzo podoba, ponieważ rzeczywiście fajnie im wyglądają te marszczenie. Jednocześnie dodajemy sobie kształty właśnie do tej sukienki. Wygląda naprawdę fajnie. Tutaj pokażę Wam dalej.
żebyście zobaczyli dokładnie w całości. Jak widzicie, nie jest ona taka super krótka, ale no jest, jest dosyć krótka. I jeszcze pokażę Wam może właśnie bez paska. Ale bez paska, jak widzicie, kształtów nie ma. Ona jest bardzo dopasowana na górze, ładnie tutaj do biustu, na rękach, ale tutaj rzeczywiście tego materiału jest dużo, dlatego dla mnie tylko z paskiem, ale bardzo lubię ten model, jest naprawdę bardzo wygodna, dlatego Wam właśnie ten model sukienki bardzo polecam. Jak się okazało, zamówiłam dwie sukienki, które są niemalże o takim samym materiale, o tym samym kolorze. Jednak rodzaj materiału jest inny, ale rzeczywiście kolor jest praktycznie taki sam. Są to zupełnie inne modele, także pokażę Wam, jak wyglądają, jakoś naszło mnie na beżowe rzeczy. Także mam tutaj model sukienki, który jest rozkloszowany. Powinna być dopasowana tutaj w górnej partii ciała, właśnie na biuście, w rękawach, z długim rękawem, a jednocześnie dalej powinna być rozkloszowana, podkreślać tutaj talię, ale już nie podkreślać brzucha czy ud. Tutaj materiał to jest 95% bawełny i 5% elastanu. Ta sukienka występuje w łamanych rozmiarach, ja tutaj zamówiłam rozmiar M na L i kosztowała 90 zł, jest dostępna w ogóle w 5 odcieniach, także zobaczymy, jak będzie wyglądała i zobaczymy, czy ten odcień będzie dla mnie, czy nie będzie lepiej no właśnie wymienić na jakieś ciemniejsze. Czerwona wyglądała ładnie, ale wydaje mi się, że ona była niedostępna, jak chciałam ją zamówić, ale no, czerwona mogłaby być super. Góra tej sukienki jest bardzo ładna, przyległa, no ale niestety już na dole jest właśnie niby rozkloszowana, ale w bardzo delikatnym stopniu. Przez co widzicie te marszczenia, takie dziwne materiału. Ja też mam dosyć dużo biust i przez to właśnie on, może ten materiał, ale tak tu mi się marszczy i dziwnie to wygląda, a faktycznie ten dół jest niby rozkloszowany, ale niewystarczająco i wygląda bardzo dziwnie. Kolor absolutnie nie dla mnie, po prostu aktualnie się z nim zlewam, ale też przyzwyczaiłam się do nieco ciemniejszych włosów, wtedy faktycznie wyglądałoby ten odcień lepiej, no ale ten model niestety nie podoba mi się, dlatego ja jej nie zostawię. Jeśli chodzi o drugi model, to różnica w tym materiale jest taka, że jest tutaj 10% elastanu, więc więcej, a 90% bawełny. Jest troszeczkę inaczej prążkowana, tak samo jest to prążkowany materiał, no ale z takimi jakby mniejszymi przerwami między sobą. Wygląda odrobinę inaczej, rzeczywiście mając takie porównanie tuż obok siebie, ale ten model, jak widzicie, jest także z długim rękawem, z takimi marszczeniami po bokach. Jest to już bardziej przyległa sukienka właśnie tutaj z takimi dodatkowymi elementami, także jestem ciekawa właśnie, jak będzie wyglądała. Tak, akurat kosztowała 80 zł i wybrałam rozmiar M. Przy takim całkowitym rozciągnięciu tej sukienki w dół, no to jest mniej więcej 10 cm nad kolano. Tylko faktycznie wtedy tutaj tego marszczenia prawie nie widać, więc faktycznie ją trzeba troszeczkę jednak podciągnąć tutaj ku górze, zrobić te marszczenia dodatkowe, żeby faktycznie był taki fajny efekt i tutaj, żeby to było widoczne, ale wtedy już robi nam się konkretna miniówka. No i nie jest zła ta długość, już Wam pokazuję, jak to wygląda bokiem, nawet właśnie przy takim marszczeniu, więc długość jest naprawdę bardzo komfortowa, nawet na mój wzrost, co ja przypomniałam, 73 cm wzrostu. No to jest bardzo fajnie dopasowana, ten rozmiar to był strzał w dziesiątkę, ponieważ jest idealny. Dobrze się czuję, nie w tym kolorze tutaj ponownie, no ale dostępna była jedynie czarna, a jakoś na czarną nie mam ochoty, więc gdyby występowała w odcieniu czerwonym, na pewno bym ją zamówiła, no ponieważ podoba mi się ten model, ale faktycznie kolor niestety nie dla mnie. Także przechodzimy już do ostatniej rzeczy. I ostatnia sukienka jest w kolorze, jak widzicie, khaki. No tutaj także będzie z marszczeniami, tylko tutaj z tą różnicą, że no tutaj jest przez środek właśnie wszyty sznurek, który sobie ściągamy i wtedy tutaj ładnie nam się marszczy materiał i możemy sobie też wyrównać długości. Mam już właśnie o podobnym jakby z takim elementem po prostu inne sukienki. Faktycznie można sobie tą długość sukienki wtedy dostosować pod siebie i ilość marszczeń tak naprawdę. Jest tak samo w prążkowanym materiale, tutaj 95% bawełny, 5% elastanu. Kosztowała mi 70 zł, wcześniej kosztowała 90 i tak samo właśnie z długim rękawem. Wydaje się właśnie bardzo długa, zobaczymy, jak będzie wyglądała po zmarszczeniu tego materiału, także już nie wskakuje. Sukienka ma bardzo ładny kolor, fajny, dosyć głęboki dekolt. Tutaj musiałam sobie opuścić trochę ramionczka, która jest w tym biustonoszu, więc też najlepiej by było ją nosić z biustonoszem bez ramionczek. Fajnie dopasowana na górze. Tutaj, tak jak mówiłam, można sobie dopasować te marszczenia i dopasować długość, ale jak widzicie, długość jest naprawdę fajna, ponieważ w dalszym ciągu tutaj po boku jest właśnie tak z 10 cm nad kolano, a tutaj na środku mniej więcej 10 jeszcze mniej. Dzięki czemu jest tutaj taki fajny trójkąt, ładnie wygląda. Mega podkreśla tutaj kształty. Tylko nie podoba mi się ten tutaj z tyłu troszeczkę, że przez to, że właśnie marszczymy sobie przód, to tak samo marszczy się tutaj także tył i
No z tyłu tak nie wygląda już zbyt korzystnie, tak naprawdę. Z przodu bardzo mi się podoba. Fajnie się w niej czuję, jest fajna, elastyczna, przyjemna. Także jeszcze się nad nią zastanowię, dajcie mi znać, co o niej sądzicie w komentarzach na dole. No, ale ogólnie ta sukienka mi się podoba i to jest właśnie jedna z lepszych rzeczy z tego zamówienia. To by było już na tyle w tym filmiku. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Dajcie mi znać, co myślicie o tych rzeczach, co myślicie ogólnie o tym sklepie, czy właśnie mieliście już jakieś doświadczenia, czy zamawialiście już jakieś ubrania z Selfie Roomu. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!